Aby nasze rabaty były bujnie ukwiecone, a trawnik zawsze soczyście zielony, należy zapewnić roślinom dostateczną ilość wody. Często jeden wąż w ogrodzie nie wystarcza, żeby dostarczyć wodę w każdy jego zakątek. Niejednokrotnie musimy zakupić kilka węży, które podłączamy do ujęcia wody za pomocą przyłączy lub rozdzielaczy. Są to niezbędne elementy każdego ogrodowego systemu nawadniania. Przyłącze możemy podzielić na dwie grupy: przyłącza z gwintem zewnętrznym i przyłącza z gwintem wewnętrznym. Należy je dobrać w zależności od ujęcia wody. Konstrukcja przyłącza z gwintem zewnętrznym umożliwia łatwy montaż, również z użyciem klucza. Uniwersalne przyłącze z gwintem wewnętrznym ma ergonomiczny kształt, który pozwala na szybki i wygodny montaż. Pasuje do kranu 1/2 cala, 3/4 cala i 1 cal. Przyłącze kątowe z gwintem wewnętrznym to również uniwersalne przyłącze pasujące do kranów o różnej średnicy. Jego obrotowa budowa zapobiega załamywaniu lub skręcaniu się węża. Charakteryzuje się płynną regulacją pochylenia w zakresie od 0 do 180 stopni. Wykonane jest z tworzywa ABS o dobrych właściwościach izolacyjnych i użytkowych. Do przyłącza podłączamy wąż zaopatrzony w szybkozłącze. W sklepach możemy nabyć już gotowe zestawy zraszaczy z szybkozłączami lub zestawy węży z przyłączami, szybkozłączami i zraszaczami, które zaopatrzone są już w komplet potrzebnych akcesoriów. Jeżeli z ujęcia wody chcielibyśmy poprowadzić więcej niż jeden wąż, możemy zastosować rozdzielacze. Do wyboru mamy rozdzielacz podwójny, umożliwiający jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń do jednego kranu, lub rozdzielacz poczwórny, umożliwiający jednoczesne podłączenie czterech węży. Zawory tych rozdzielaczy z czytelnymi oznaczeniami otwarcia i zamknięcia pozwalają na intuicyjną i płynną regulację przepływu wody dla każdego wyjścia oddzielnie. Zawory skierowane są w kierunku naszego wzroku i mają duże, wygodne pokrętła. Oba rozdzielacze pasują do kranów 1/2 cala, 3/4 cala i 1 cal. Istnieje możliwość połączenia rozdzielaczy z wężami o różnych średnicach przy użyciu odpowiednich szybkozłączy. Szeroki rozstaw przyłączy przy rozdzielaczach umożliwia wygodne podłączenie akcesoriów o większych gabarytach, np. cyfrowych sterowników nawadniania. Pamiętajmy, że oprócz węża i zraszacza niezbędne są również drobne elementy w postaci przyłączy, szybkozłączy i łączników, które pozwalają na połączenie ze sobą wszystkich części systemu nawadniania.